Witam Was w kolejnej części naszego vloga. Dzisiaj naszym studiem nagraniowym jest urocza Toyota Aygo, którą udało mi się złapać na ten weekend pomiędzy skokami do Barcelony. Na początek Wam się trochę wytłumaczę, bo dość dużo dostaję takich informacji i zapytań, kiedy będzie vlog i szczególnie kiedy jestem na testach. Ja bym to bardzo chętnie robił codziennie, tylko szczerze mówiąc w takim unie, jaki się działo w Barcelonie, absolutnie nie byłem w stanie złożyć w ogóle czasu tylko na to, żeby opracować tego vloga. To nie jest to od taki strzał, to jednak trzeba się do tego przygotować. No i naprawdę działo się tyle, że nawet nie miałem siły, ani mówiąc o tym, że kiedy kończyłem pracę, to nawet nie było światła, tak więc no wybaczcie, że dopiero teraz i szczerze mówiąc, gdybym miał wybór, gdybyście tak nie napierali, to jeszcze bym tu jutro odpoczął, bo jestem naprawdę zmęczony. Po półtorej godziny po łódko, 4:20 i taki przylot do Modlinka Ryankiem, wiecie jak się w Ryanku leci, nic i tak. No tak, nie jestem w jakiejś kwitnącej formie, może to będzie widać, natomiast faktycznie tematów jest tyle do omówienia i tematy są tak świeże, że to chyba najwyższy moment, żeby... Tak, ostatni moment, żeby o tym sobie fajnie porozmawiać, a szczególnie, że nam gdzie światło uciekało, mam nadzieję, że zamkniemy się w pół godziny, ale być może nie, dlatego, że działo się naprawdę dużo, pomimo faktu, że no, pogoda wskazywałaby, że powinno być zupełnie inaczej, bo było fatalnie, ale do tego też przejdziemy, natomiast tak, zacznijmy oczywiście od rzeczy dla nas najważniejszych i tego, jak w całym padoku, a szczególnie w obrębie Williamsa, poruszał się Robert. Napisałem taki tekst, który bardzo nam się spodobał, co mnie też cieszy, bo takie, no, to są takie wrażenia, które jakby wychodzą same spod palca. Człowiek siedzi, chłonie tę atmosferę i po prostu to się samo pisze. Szczególnie, że są to rzeczy naprawdę bardzo fajne i takie bardzo budujące, dlatego że to, co działo się na torze, to jedno, o tym jeszcze pomówię, ale sam sposób funkcjonowania Roberta, po pierwsze w padoku, czyli ta jego ogromna popularność, jeśli chodzi o media, ona nie wynika z tego, że to jest jakieś wielkie story, co Ted Kravitz próbował jakoś pociągnąć znowu, ale o tym też pomówimy, ale po prostu za jakiegoś ogromnego szacunku, jakim Robert się cieszy wśród naprawdę najlepszych dziennikarzy w tym sporcie ciągle i dziennikarzy, którzy realnie po pierwsze ciągle pamiętają, jakim był wybitnym kierowcą i ewidentnie ciągle wierzą, że on to w sobie ma, być może bardziej niż nie jeden nasz domorosły analityk, analizując tak bez zdania racji dane z testów w Abu Zabi, więc to było naprawdę bardzo budujące i sam oficer prasowy Williamsa, rozmawialiśmy o tym, przyznawał mi, że naprawdę nie spodziewali się w ogóle, że będzie aż tak dużo, nie byli przygotowani na to, że aż tak dużo mediów będzie się interesowało Robertem i tak, i jego jezdami, których tak naprawdę nie było zbyt wiele, więc wywołało wielkie poruszenie. A druga sprawa jest taka, że Robert był naprawdę w dobrym nastroju i miał naprawdę dużo takiej pozytywnej energii, ale też dużo, dużo pracy w tym wszystkim i w tym zmęczeniu tej energii było dużo. I ta rzecz, która mnie najbardziej uderzyła i która mnie skłoniła do napisania tego tekstu, punkt centralny, to było takie subiektywne zupełnie wrażenie, że Robert w tym zespole pełni jeszcze o wiele ważniejsze funkcje niż już je dostał z nominacji. Tak, na początku się zastanawialiśmy, czy to nie będzie ten trzeci kierowca rozwojowy i rezerwowy honoris causa, co będzie się tam tylko kręcił i ściskał dłonie VIP-om i oprowadzał po garażu i pokazywał się na imprezach. Nie, to było wyjaśnione wielokrotnie, że naprawdę ma dość poważne zadania w ekipie. Te zadania zrobiły się poważne, jeszcze poważniejsze teraz na torze. I o nich też dużo mówił, będę przytaczał cytaty i zostało tylko potwierdzone, że faktycznie to jest taka funkcja bardzo ważna z punktu widzenia Williamsa, żeby Robert ją objął i także tak naprawdę ważna dla obu kierowców regularnych, ale potem odniosłem wrażenie, że Robert nawet jeszcze więcej znaczy w zespole i obejmuje jeszcze więcej funkcji niż mówiono. I na przykład jak opowiadał o tym, jaki powinien być plan testów, to nie brzmiało tak, jak on by relacjonował to, co mu inżynier powiedział. Nie, to brzmiało raczej jak facet, który sam ten plan ma w zamyśle, który sam wie, że na początku należy się koncentrować na tym i na tym, czyli na tych ogólnych jazdach, mniej na czasach i że potem dopiero nadejdzie moment na szlifowanie tych ustawień, że to trzeba robić tak, żeby to auto poznać jak najlepiej, żeby to było bardziej uniwersalne, że trzeba mieć tam względzie, że będą inne temperatury i tak dalej, i tak dalej. I potem no, zrobiłem z Robertem, moim zdaniem, naprawdę super wywiad, to jest oczywiście jego zasługa, no bo to ten, kto odpowiada, robi robotę, jeśli chodzi o wywiady. I Robert faktycznie przyznał, że te wrażenia są słuszne, bo ja go o to spytałem, czy dobrze widzę, że on tu robi jeszcze więcej niż miał na wstępie i że staje się taką postacią jeszcze ważniejszą. No i Robert przyznał, że faktycznie zajęć ma więcej niż przypuszczał i więcej niż to było początkowo zawarte, ale ten wywiad w przyszłym tygodniu się pokaże, mam nadzieję, koło poniedziałku, wtorku będzie w mediach i na pewno Was poinformuję. Naprawdę poruszyliśmy wiele bardzo, bardzo interesujących wątków. Ale tak, przejdźmy do testów. Robert przejechał 49 kółek w sumie, tak, bo 48 przejechał we wtorek i potem jedno tylko instalacyjne w środę, kiedy był najgorszy dzień.
W zasadzie przez to stracił pół dnia jazdy, po prostu pogoda była tak fatalna, co oznacza, że pokonał drugi najmniejszy dystans pośród kierowców, którzy jeździli po torze Barcelona przez te 4 dni, a mimo tego na tym bardzo krótkim dystansie zrobił zaskakująco dobre wrażenie. Ale zanim na wrażeniach. Na czym polegała trudność jazdy w zimie? Paddy Lowe to fajnie wytłumaczył, że opony przy tej temperaturze to nie przypominają gumy, tylko przypominają plastik i tak naprawdę no, najważniejszą kwestią jest po prostu wygenerowanie tej, one są grzane oczywiście tymi kocami grzewczymi, Lowe mówi, że na full nastawionymi, ale te koce się zdejmuje i już kiedy auto dotyka zimnego asfaltu i wyjeżdża z pika z ograniczeniem prędkości, przepraszam Was najmocniej, ojejku, miałem włączyć dźwięk, parnośnik, no widzicie, jestem zmęczony. No to już wówczas te opony się mogą schłodzić do tego stopnia, że dalsza jazda jest niemożliwa. No to wynika z tego, że nikt nie projektuje opony Formuły 1 do tego, żeby działały przy temperaturze powietrza 2 stopnie i toru 3 stopnie, prawda? To nie, nie, to te temperatury są wyższe. Pirelli teraz nie przyznawało, jakie oni mają minimalne, ale pamiętam, że kiedyś to było chyba 6 stopni, kiedy jeszcze Bridgestone Michelin jeździli, także to 6 stopni to było absolutne minimum, jakiekolwiek opony to, znaczy temperatury toru, żeby opony mogły działać. Przypuszczam, że z Pirelli są te podobne temperatury, więc po prostu, no tak, to był problem sam w sobie. Jak to tłumaczył Robert? Właśnie trudno się jazdy w zimie. Martwiłem się tylko, aby okrążenie wyjazdowe przejechać tak szybko, jak się da i nie schłodzić opon. Tak szybko, jak się da w momencie, kiedy wjeżdża nowym samochodem, którego nie zna. Nie jeździł regularnie od tylu lat, więc już trzeba trzymać to tempo. Bo jak się schłodzą, nie możesz zostać na torze, musisz zjechać do boksu. No bo już nie sposób. Jak się schłodzą, robią się twarde, wtedy przestaje guma pracować, bo przestają po prostu wgryzać się w asfalt. Guma nie pracuje, a opony się grzeją właśnie poprzez to, że poruszają się, prawda? Guma się wgryza, a opona pracuje. Jeżeli się nie wgryza, jeżeli jest za twarde, jeśli się ślizga po nawierzchni, to wtedy dochodzi do tak zwanego grainingu. W tej sytuacji to jest jakieś już ekstremum, bo chyba nawet nie graining, tylko po prostu totalne ślizganie, no bo guma w ogóle nie pracuje, nie wgryza się w asfalt. Czyli w tym momencie musi zjechać do boksu, bo nie masz na czym jechać. Nie wiem, czy ktoś to widział, mam nadzieję, że nie, ale gdybyście byli obok, zobaczylibyście na pierwszych kółkach na używanych oponach, że na pierwszych kółkach na używanych oponach wyglądałem jak clown. To akurat było po angielsku powiedzieć. Jakbym nigdy wcześniej nie jeździł nie tylko bolidem Formuły 1, ale w ogóle jakimkolwiek samochodem. Przez całe życie. Dziennikarze się śmieją, to szacowne grono, bardzo mocno zastawione motorową Williamsa, znają to poczucie humoru Roberta. Naprawdę, to pokazuje, jakie to ekstremalne warunki. Tak tłumaczył Robert to, co działo się we wtorek, tak w środę to już w ogóle się nie nadawało. A propos właśnie tej jego pracy w ekipie. We wtorek zrobiłem tylko kilka przyjazdów, ale spróbowałem kilka rzeczy, próbując zasymulować warunki, które przyjdą, gdy pogoda będzie dobra. To coś, co miałem w głowie i myślę, że wyszło całkiem dobrze i udało się zebrać dane, które pokazały różne rzeczy. Jest praca do zrobienia. We wtorek skończyliśmy prawie o północy. Skończyłem prawie o północy, analizując dane, a o 7.20 był na torze następnego dnia. I to jest właśnie cały Robert, po prostu zostawia cały pot i krew na torze. Bardzo ciekawe w tych wypowiedziach, szczególnie po testach, było to, że no w moment, bo to gdzieś mniej więcej za 2 godziny dało się jechać tego popołudnia wtorkowego, ostatnia godzina znowu było tak już zimno i było tak słabe warunki, że w zasadzie takie normalne testy nie miały sensu, wtedy Robert wyjeżdżał na tor na oponach deszczowych i co robił, testował rzeczy, które sam wykominał, że być może warto to sprawdzić w tym momencie, żeby już nie mówić, co to jest dokładnie, natomiast znowu, to jest ta rola Robert, nie jest tak, że Robert zrób to, przejdź to tutaj, przejdź 7 kółek tego i powiedz, co sądzisz, nie, to jest facet, który sam proponuje zespołowi, dobra, słuchajcie, to jeżeli mamy ten pusty przebieg i tak nie jesteśmy go w stanie wykorzystać na normalne testy, to pojeździmy, bo możemy sprawdzić to, to i to. No to nie jest normalne dla przeciętnego kierowcy testowego. To są naprawdę takie już rzeczy bardzo, bardzo dodatkowe i jestem przekonany, że też bardzo mądre, także to nie było jakieś pierdoły, że naprawdę no, znam zmysł techniczny Roberta i jego spojrzenie na wyścigi i rajdy na sport motorowy. On jest realnie wizjonerem, naprawdę. Widzi rzeczy, których, uwierzcie mi, ludzie, wydawałoby się wam, że zżarli zęby na Formule 1 i że są super wykształceni i w tej dziedzinie i mają super doświadczenie. Naprawdę niewiele osób jest w stanie nadążyć nad Robertem, jeśli chodzi o te kwestie. Z czystej pasji, naprawdę. Jest to skarbnica wiedzy nie tylko praktycznej z jazdy, co jest bezcenne, ale też i teoretycznej. No i generalnie, jeśli chodzi o sam sposób patrzenia i rozumienia wyścigów stopera, to jest no, rozmowa, można się znać, nie wiem, jak na wyścigach i rajdach i zjeść wszystkie encyklopedie i zapamiętać Wikipedię, jak to po niektórzy i każda z tych osób w rozmowie z Robertem odkrywa ten sport na nowo.
po prostu tak na żywo oczami tego człowieka, tak więc ja się nie dziwię, że odnajduję się w takiej roli w ekipie. Tak, generalnie był to wyśmienity występ w tych warunkach i nawet nie patrząc na czas, natomiast jeśli chodzi o czasy okrążeń, ja zadałem Robertowi w tym wywiadzie pytanie, czy czuje satysfakcję z tego, że po teście w Abu Zabi niektórzy twierdzili nawet, że tracił 1,5 sekundy, a może nawet więcej, do Sirotkina, co było absolutnie abstrakcyjne, a teraz te same osoby twierdzą, że doliczają do 3 tych, które były na zegarze, jeszcze 5, że tak naprawdę to było 0,8 sekundy, więc Robert powiedział, że tak, zarówno tamte wyliczenia były abstrakcyjne, jak i te tak naprawdę są abstrakcyjne, bo mówi tylko kilka osób wie na świecie, mówi tylko te, ja tak naprawdę tylko wiem, ile jechałem, ile zostawiłem w kieszeni i dlaczego to robiłem. Tak więc, no, a jego ocenia akurat wierzę, natomiast generalnie rzecz biorąc, to znowu, dystans. Jak są słabsze czasy, chociaż tamte nie były słabsze o 1,5 sekundy, nie wiem, jak ten facet to wymyślił, nieważne. On to chyba błąd, taki błąd popełnił na kalkulacji jakiejś gruby, nie wiem, o sekundę się pełnił, czy jakoś tam, bo to się w ogóle z niczym nie kleiło. Natomiast tak, czy jest słabiej, czy jest lepiej, tak naprawdę, no nie ma takiego, to też Robert mówi w wywiadzie, który opublikuję w przyszłym tygodniu, nie ma takiego asa, który bez tej informacji jest w stanie tak naprawdę zrozumieć, co się dzieje dokładnie. Wiadomo, że są pewne tak zwane patterns, tak, czyli no jak ktoś jest przez 5 dni wolniejszy o sekundę, no to raczej jest wolniejszy o sekundę zazwyczaj, chociaż, a może jeździł z dodatkowym paliwem, 30 kg, to też o tym mówi Robert w wywiadzie, przez te 5 dni, tego nie wiemy, natomiast generalnie rzecz biorąc, no tak, my o tym wiemy niewiele, natomiast są te wszystkie inne takie subiektywne wrażenia, typu, że jak widzę Siergieja, jak jeździ po torze, nic mu nie ujmując i też nie patrząc na czasy, to widzę, jak dużo ma problemów z opanowaniem samochodu i generalnie z dogrzaniem opon. Jak widzę Roberta, widzę bardzo gładką, taką płynną, precyzyjną i dynamiczną jazdę, tak? I pełne panowanie nad sytuacją. To był naprawdę dobry pokaz i panujący. Tak więc no, to w tym widzę różnicę. No i najbardziej też właśnie też w samym zachowaniu, w reakcjach ludzi, w reakcjach Williamsa. To mi się przypomina to story, że potem była taka konfabulacja, że podczas testu w Abu Zabi to, że inżynierowie od razu wiedzieli, że ze Sergiejem chcą pracować, że on taki super wypad i tak dalej, tylko że tego za cholerę nie było widać. Tam było widać tę energię właśnie w kierunku Roberta, natomiast Sergiej się snuł po podoku sam przez tam nikogo nie zaczepiany. Tak, i mówię o tego typu wrażeniach, no potem oczywiście przekazy są różne, komu wierzycie, to jest wasza sprawa, ja to tak zapamiętałem. A wiadomo, że wszystko zapamiętujemy i opowiadamy subiektywnie, tak, nie ma, obiektywizm istnieje chyba tylko w matematyce. Ale to jest temat na inną dyskusję. Robert podkreślał wielokrotnie, że tak naprawdę nie zależy mu na tym, żeby pokazywać swoje czasy okrążeń i prędkość, że jego praca polega na czymś innym. I ktoś zwraca uwagę, ale jesteś kierowcą wyścigowym. A Robert na to. I to jest po prostu absolutnie fantastyczna wypowiedź mówiąca o jego profesjonalizmie i o tym, jak potrafi się świetnie odnaleźć w takiej właśnie roli niewdzięcznej, kiedy faktycznie pracuje na sukces innych kierowców. Tak, jestem kierowcą wyścigowym. Ale na razie nie płacą mi za ściganie. Moja praca polega na czym innym i na tej podstawie jestem oceniany. Nie ma sensu ryzykować, żeby ustanowić okrążenie o szybsze o 3,4 sekundy, co jak sądzę byłoby łatwe do zrobienia. Wierzmy na słowo, naprawdę. Ten facet wie co mówi. Nie ściemnia. Ale przy tym byłoby ryzyko, że na przykład wjedzie się w żwir i uszkodzi coś w aucie, co by postawiło nas w trudnej sytuacji w następnych dniach. Nas, czyli zespół, ale przede wszystkim kierowców wyścigowych, co mówi też w wypowiedziach Robert, podkreślał tę odpowiedzialność, że on pracuje tak naprawdę na to, żeby zespołowi kierowcom jechało się lepiej. W moim wywiadzie też będzie dużo o tym mowy, jeszcze dużo, dużo więcej wyjaśnień. To taki kompromis między myśleniem o sobie, a o zespole, co też nie jest proste, jak mi się wydaje. Teraz, ponieważ się nie ścigam, muszę myśleć o zespole i o kierowcach wyścigowych. Podoba mi się moje podejście i mam nadzieję i myślę, że zespół widzi, że po wyjściu z samochodu podchodzę do tych spraw tak, jakbym miał się sam ścigać. Po wyjściu z samochodu. Jestem w pełni zaangażowany, podrzucam pomysły i próbuję pomóc tak, jakbym to ja miał jechać w Australii. Ale nie pojadę. Niestety, ale kto wie. Może w przyszłym roku, ale to nie jest temat na teraz. Miał też bardzo ciekawe wypowiedź, pytanie o to, jak będzie, kiedy będzie jeździł w piątkowych treningach. Robert podkreślał pewne jakieś no ważne kwestie, szczególnie tym osobom, które znowu za bardzo lubią się przywiązywać do odczytów stopera. Nie rozmawiałem z zespołem o piątkach, ale idea jest taka, abym miał możliwość prowadzenia samochodu, aby sprawdzić tempo rozwoju i zobaczyć, jak auto staje się lepsze.
jak zmienia się jego wyważenie wraz z udoskonaleniami. Równocześnie będę miał jeszcze więcej testów w trakcie sezonu. Jeśli chodzi jednak o czas okrążeń, tak, to że za te 3 miesiące Robert będzie jechał w Barcelonie w piątek, a potem jeszcze w test, ale wszystkim piątek trening w Barcelonie, nie kierowcy. Zapomnijcie jednak o czasach okrążeń, bo nie będzie mnie za kierownicą od 3 miesięcy. Wskoczę do samochodu i będą to moje pierwsze jazdy w tym bolidzie, bo on się będzie zmieniał. Tak, on się zmieni przez te miesiące. Rozwijał. Nawet gdy słyszysz komentarze kierowców, sam musisz to poczuć, aby być w stanie ocenić sytuację. Tyle jeśli chodzi o oczekiwania. Jeszcze tak w mojej rozmowie późniejszej Robert mówi, że tak jakby wymagać od tenisisty, żeby 3 miesiące nie grał i nagle wszedł na kort i proszę bardzo, zamiataj wszystkich. Przy okazji wydaje mi się, nawet jeśli stoper tego nie pokaże, to ja znając Roberta i te numery, które wywijał przez te lata, wsiadając do zupełnie nowych samochodów i po prostu robiąc niesamowite czasy i przejazdy i bezbłędne jeszcze w kategoriach juniorskich, to wierzę, że także po tych 3 miesiącach to będzie porządne przyładowanie, ale my tego niekoniecznie musimy zobaczyć raz, a dwa, nikt nie ma prawa tego wymagać w ogóle i oczekiwać, że to nastąpi, bo to po prostu nie jest normalne, to jest zawodowy sport. Jak każdy inny zawodowy sport, a szczególnie w wyścigach jest ważna powtarzalność, i jeżeli tenisista nie gra przez 3 miesiące i wbija na kort, to nie oczekujcie, że będzie od razu wszystkich znowu na tym samym poziomie rozstawiał po kątach. Nie, nie, nie. To trzeba robić cały czas. To trzeba trenować na okrągło. Mówiłem już w tym planie prędzej, że tak, że on nie tyle wyjaśniał, co relacjonował. No i jeszcze ciekawy jeden wątek. Aureola coraz bardziej tutaj jest... No po pierwsze chyba faktycznie sprawdza się ta reguła. To było do przewidzenia, że po jakimś czasie, już jak się człowiek opatrzy, to już przestaje jakoś razić w oczy, że ten klapek jest tutaj na czole, czy te stringi. I to faktycznie zadziałało. Natomiast faktycznie kierowcy pytani jednak wszyscy podkreślali, że kurczę, no, że jeśli to urządzenie ma im pomóc, tak, w razie wypadku ciężkiego, no to jednak no możemy zapomnieć o tym, że nie wygląda za dobrze dość szybko, natomiast ono będzie pomagało. O masie tego urządzenia mówili głównie inżynierowie, a nie kierowcy. Ostatecznie to inżynierowie muszą się z tym uporać. Jeśli chodzi o widoczność, wszyscy mówili, że w zasadzie jest bardzo dobrze. To z takich incydentów to gasnie i rozdala sobie kombinezon, wysiadając z samochodu. Pewnie to zabezpieczenie aureoli, znaczy zabezpieczenie, ten element aerodynamiczny, bo się dolepia do pałąków, żeby usprawnić upływ wokół samochodów. Tak, to był ten jeden incydent, no i tam drugi, że Carlos Sainz zgłaszał, tylko nie wiem, czy, że jako problem, że nie wiedział, jak pada deszcz, ponieważ aureola sprawia, że woda nie kapie na wizor, znaczy na wizor, czyli tak na kask, na szybkę. Może się to wydać dobre właśnie, no bo to chyba lepiej, tak, żeby kierowca lepiej widzi. Z drugiej strony, no, kierowca jest przyzwyczajony na wyczuwanie tych bodźców właśnie choćby z takich, jak pada niewiele, minimalnie i nie widać tego na torze, to jeżeli nie widzi kropelek na wizjerze, no to może się nie połapać, że zrobiło się trochę nieprzyczepnie. Oni tam walczą, moi drodzy, o tysięczne części sekundy, setne tysięczne. Naprawdę, nie ma obijania się, to są samochody, które mają pod 1000 koni, są super szybkie, super nowoczesne i oni czują takie rzeczy, że spadło trochę kropel deszczu, więc w momencie, kiedy nie widzą i nie są w stanie tego odnotować, to może być taki zdradliwy moment, kiedy można się tym przejechać, tak, przebogać hamulce i po prostu wyjechać z toru, ale to są, wydaje mi się, detale, do tego przywykną, no tutaj pewnie odpowiedzialność będzie bardziej na zespołach, żeby tym bardziej informowały przez radio kierowców, że słuchaj, są raporty, że w tym a tym miejscu kropi deszcz. I jeśli mówimy znowu o Halo, o aureoli, to wypowiedź Roberta znowu, która rozbawiła całe grono naszej dziennikarskiej braci. Gdy wejdziesz do samochodu, co jest trochę wyzwaniem, nie ma żadnego problemu. Gdy musisz wysiąść, robi się mały problem. Zapewne po pierwszym wyścigu w Australii, jeśli jeszcze tam będę, pójdę na koniec pit lane tylko po to, aby pośmiać się z ludzi wysiadających z bolidów. Australia może być... Może będzie łatwiejsza, ale po wyścigach bardziej wyczerpujących jak Singapur, myślę, że będzie trochę artystycznych ruchów podczas wysiadania z kokpitów. Problem polega na tym, to jest też ciekawe, bo to jest problem i to dotyczy tak naprawdę nie tyle aureoli, co rozwoju samochodów i tego obszaru między przednimi kołami a wlotami powietrza do silnika, czyli całe te bargeboards, te tablice boczne, deflektory, czy jak to nazywają, no, deflektory mi się nie podoba, to nazywa, ale już się przyjebałem na temat. Problem polega na tym, że samochody robią się szersze, a sekcje boczne wokół są skomplikowane i przestrzeń przy wychodzeniu jest trochę ograniczona. Wsiadając używamy schodka, ale wychodząc, wszyscy pewnie będą wyskakiwali, stawali na szczycie aureoli i skakali, więc będziecie oglądać wielu kierowców, którzy latają. Mam nadzieję, że nikt nie skręci kostki.
Jeśli chodzi jeszcze o Roberta w Barce, jedna była taka historia dość charakterystyczna. Ted Kravitz, tak, większość z nas go zna, to jest ten taki znany reporter brytyjski, który zadał pytanie po raz miliardowy chyba zadane Robertowi o to, czy ograniczenia, jak w kokpicie organizacja. No i Robert w tym momencie uciął temat grzecznie, ale naprawdę zdecydowanie, a to samo pytanie zdaje się kilka dni wcześniej zadawał podczas shakedownu na Aragon Johnny Herbert. Więc znowu ta sama telewizja, ci sami reporterzy. I mam nadzieję, że raz na zawsze zakończył ten temat ograniczeń. Wiecie, jak ja do tego generalnie podchodzę? To są rzeczy oczywiste, które widać, o których Robert nigdy nie ukrywał i których mówił zawsze otwarcie. Ja nikogo nie osądzam o to, że je poruszę naprawdę, bo są różni ludzie, różni dziennikarze i ludzie mają po prostu różne pytania i się zastanawiają. Ojejku, mają do tego prawo. Natomiast no, ja ostatecznie uważam, że ja takich kwestii nie poruszam, bo... Proszę bardzo, telefon jest wyciszony. Chyba już do wymiany. No bo jednak uważam, że pewne tematy są nader oczywiste i powiedzmy nie tak bardzo eleganckie, więc drążenie ich jeszcze pomimo tych oczywistości, no to tak, to już faktycznie jakby zdecydowanie przekracza granicę jakiegokolwiek dobrego smaku i miejmy nadzieję, że ten temat zostanie już ucięty i zakończony. Jest jak jest, Robert to uciął też w ten sposób, że wsiadam do samochodu w bardzo ciężkich warunkach, robię robotę. Skąd jeszcze pytania, skąd jeszcze wątpliwości? W czym problem, tak? Po co ten temat dążyć przez miliardowy? Więc już zakończmy. I tak, jeśli chodzi o Williamsa, dalej był taki bardzo ciekawy moment, kiedy były wywiady z Paddy Lowe i była seria pytań o Roberta od przeglądu sportowego i nagle Anthony Rollison, czyli ten dziennikarz, który oficjalnie był na pierwszym teście, oficjalnie służbował na pierwszym teście Roberta w Walencji, jak zaczynał powrót z Renault, i spytał, a co jeśli się okaże, że Robert będzie szybszy? I nastała długa, długa cisza. I Paddy nie za bardzo cokolwiek mógł na to odpowiedzieć, więc to była taka, no, nic nie mówiąc odpowiedź, ponieważ cóż, ja wam to już wyjaśniałem we wcześniejszym vlogu i to pisałem jeszcze przed Barceloną, że nic, bo w Williamsie są dwaj kierowcy, którzy płacą grube pieniądze za fotele. I choćby dostawali, już to mówiłem i pisałem, po sekundę by dostawali na okrążeniu, to cały czas oni płacą za fotele i tyle. I dopóki będą płacili, to raczej niewiele da się z tym zrobić. Tak to wygląda moim zdaniem. Czas pokaże, co się stanie. Jeśli chodzi o Siergieja, to jeśli chodzi o czasy okrążeń, to wyglądało to tak na to, że wyglądał nerwowo, ale generalnie w popadoku, jak się kręcił, czy potem, to raczej taki pozytywny, raczej wyluzowany. Ciekawy był moment, kiedy udzielał wywiadu Olegowi, czyli Rodakowi, tak, rosyjskiemu dziennikarzowi, Olewowi Karpowowi. Olek spytał go, kogo by wziął na bezludną wyspę, jakich z trzech kierowców, to wymienił Alonso, Nico Hülkenberga i Roberta. I to nie była kurtuazja, tak? To nie pytał o to Polak czy Anglik, tylko Rodak, po prostu. Poruszało się ten temat, bo to Claire Williams powiedziała dzień wcześniej, że chyba wszyscy wiecie, że ma dyplom inżyniera. Siergiej wyjaśniał, że on pisał pracę, z tego co rozumiem, na temat ustawień samochodu, dostosowywania ustawień samochodu Formuły 1. No, ciekawy temat do opisania, prawda? Jak się ma praktyczne doświadczenia w odniesieniu do konkretnych torów i także ewaluacja tych ustawień już na konkretnym torze. Więc tak, więc to się podkreślało. Z doświadczenia wiem, że... Znaczy nic nie umiejąc w ogóle umiejętnością Siergieja, bo to jest takie zagranie, że w Siergieju też, że co prawda Kubica ma bardzo dużo, znaczy w domyśle, tak? Ma bardzo dużo obowiązków, jeśli chodzi o rozwój bolidu i ma naprawdę bardzo pomagać młodym kierowcom, ale nie to, żeby oni nie potrafili. Nie, oni nie potrafią i Siergiej jest tym świetny, ale jakoś Robert tak dostaje te sesje testowe i te piątki oddaje Siergiejowi. Znaczy Siergiej mu oddaje te piątki, prawda? No, tak wiecie, performa. I jeszcze jest za to opłacany, tak jest za to wynagradzany. Tak więc oczywiście tutaj to nie było potrzebne, ale lepiej niech jeździ dużo, tak, i niech pokazuje kierunek pracy. Byłby na RaceFans, na takiej stronie pokazał się artykuł, że tutaj się zaczyna, tak się często ma miejsce w mediach, że tutaj w rozmowie z nami
Siergiej powiedział to i to, i wtedy daje się pierwsze jakieś odpowiedź na jakieś swoje pytanie, a potem jest odpowiedź na moje pytanie. O co nie mam pretensji, bo trzeba być kretynem, żeby podczas wspólnych sesji mieć pretensje do kogoś, przecież to jest mnóstwo dziennikarzy, że wykorzystuje to pytanie w swoim tekście, czy w swoim materiale wideo, telewizyjnym. Tak, to jest normalne, że jak mamy zbiorowe sesje, to posiłkujemy się swoimi nawzajem. No w każdym razie ja spytałem... Ja spytałem Siergieja, jak on widzi wewnętrzną walkę z Lansem, bo do tego ja akurat nie powiedziałem, bo to już było trochę takie bezczelne w tym momencie, szczególnie na zbiorowym, bo jeden to jeden to co innego. Moim zdaniem Siergiej od początku musi pokazać, że jest Lansa szybszy i tyle, bo Stroll jest, mimo tego, że ciągle powtarza, że on to zdobył tylko 2 punkty mniej od bardzo doświadczonego Masy i że był na podium i że stał w pierwszym rzędzie, ja cały czas uważam, że jednak to nie jest ten kierowca taki... Że skoro Siergiej jest taki świetny i rozwalił Kubicę w Abu Zabi, to musi od razu rozjeżdżać Strola od Australii, więc spytałem go po prostu, jak widzi się w tej wewnętrznej walce, czy będzie napierał, czy raczej ten, czy nie ma takiej ambicji. I on mówi tak, przede wszystkim chce wyciągnąć z siebie co najlepsze, to najtrudniejsza rzecz. Presja i walka jest zawsze, z każdym, czyli nie tylko z kolegą z ekipy. Nie chcę w niej wskazywać Lansa ani nikogo innego. Wiem, jaki jest mój poziom, wiem, co mogę zrobić. I muszę się tylko upewnić, że zrobię to właściwie. Nie muszę przesadzać. Muszę robić swoją robotę, którą umiem i wierzę, że to wystarczy. Okej, trzymam kciuki, realnie. Na pewno nikomu nie życzę źle i... Siergiej ma potencjał, pokazał to. Zobaczymy, jak duży jest ten potencjał. Dostał też pytanie też nie ode mnie, chociaż pewnie tak by to trzeba napisać, że powiedział mi to i... A na pytanie, jaką presję czuję od Roberta. Nie myślałem o tym, jako o presji. Gdybym nie był gotowy, nie byłoby mnie tu. Okej, bardzo ładnie brzmi. Po pierwsze, z Robertem mam, jak sądzę, bardzo dobrą relację. Nie jesteśmy chłopcami, dzieciakami. Całą historię znamy już lepiej niż ktokolwiek inny. Historię tego, jak to się stało, że Robert już niemal był w Williamsie i nagle, bum, znikąd pojawia się Siergiej i zdobywa ten fotel. Williams i jego jakby propagandowi dziennikarze twierdzą, że to dlatego, że tak się świetnie spisał, a w praktyce... Cały świat, nie tylko my, polscy kibice, tacy kubicomani, ale i osoby, które mają coś do powiedzenia i nie wstydzą się podpisać pod swoimi opiniami pisanymi, mówionymi, też podejrzewają, że jednak miało to kwestie finansowe. No ale nieważne, cały czas on się pokazał z bardzo dobrej strony. Pytanie, co przeważyło. Całą historię znamy lepiej niż ktokolwiek inny. Dokładnie, znacie lepiej niż ktokolwiek inny. Więc nie ma presji, nic takiego, tylko fajna relacja w pracy. Co cieszy. On ma ogromne doświadczenie, które próbujemy wykorzystać. Jestem zadowolony z naszej relacji, też z Lansem i tego, jak w tej grupie pracujemy. I bardzo dobrze, byleby tak było dalej. Za to trzymajmy kciuki i po prostu muszą ze sobą współpracować. Robert jest tam naprawdę takim rodzajem mentora, nie narzucającego się w żadnym wypadku, ale no wiadomo, młodość jest jakaś tam próżna i każdy to... Chyba większość z nas to w sobie ma, szczególnie ktoś, kto chce coś osiągnąć i nie można mieć sobie za dużo pokory, więc oni też nie powinni, ale jeśli mają w sobie więcej mądrości, to będą z tego korzystali. A ja mam takie podejrzenie, że gdyby w jednym z tych samochodów siedział facet pokroju Lewis Hamilton czy Max Verstappen, to być może nie miałby aż takiego dobrego dojścia do tych informacji, do tej wiedzy, jaką ma Robert, do tej mądrości. Ale przypuszczam, że żaden z nich nie jest na tym poziomie, dzięki czemu mogą naprawdę bardzo korzystać z tej otwartości Roberta i tego, co ma do powiedzenia. No naprawdę ma mnóstwo do powiedzenia. No co, wyniki Williamsa, jakie były, wszyscy wiemy. Na razie nie zdarzało się nic wyśmienitego. Natomiast pamiętajmy też, że najlepszy kierowca w składzie Williamsa, moim zdaniem, najlepszy, nie jeździł w miarodajnych warunkach, jeździł najmniej. W przyszłym tygodniu to już zdradził Siergiej, trochę pisał o to Motor i Sport, ale Siergiej powiedział, że będzie taki sam rozkład jazd. Może niekoniecznie, ale klucz jest taki, że Robert znowu będzie miał jazdy w Barcelonie. To będą już przejazdy, to też mi mówi Robert, wyłaniał się bardzo dokładnie, na czym się koncentrowali, ale będzie ich więcej, będą lepsze warunki i być może też Robert będzie próbował jazd szybszych. Tego mi nie mówił akurat, ale mam nadzieję. I one, być może któryś z nich pokaże, że ten poziom Williamsa jest wyższy. Co nam powiedziały te testy generalnie? Po pierwsze, jest zima, to musi być zimno, prawda? To była taka największa niespodzianka, że no być może dlatego, że w Barcelonie i że w poprzednich latach nie bywało aż tak źle, natomiast no generalnie potem, kiedy się już to wydarzyło, no to były takie wnioski, to mówił o tym Ricardo po pierwszym dniu, mimo że był najszybszy, był wkurzony, że niewiele dało się zrobić i też Claire Williams, z tych, co ja sam byłem świadkiem, mówili, no że kurczę, słowo Bahrain padało, nie tylko z ich ust zresztą.
że no, jak się jedzie w zimie do Europy na testy, no to takie są konsekwencje. Inna sprawa, że to jest bardzo wygodne, bo części zamienne, czyli to wszystko, co można produkować i update'y i także ewentualnie jak coś się zepsuje, one są o wiele bliżej i o wiele taniej się je przywozi niż do Bahrajnu, bo są pod ręką. Fabryka jest, tam private jet może latać albo komercyjną linią normalnie wożą, czy mechanicy, czy ludzie z ekip wożą części nawet do Australii, update'y wożą na kwalifikacje z fabryki, więc no ale to jest już taka większa wyprawa, cięższa, natomiast tu w Europie jest to wiele prostsze, o wiele bardziej ułatwione, transport jest tańszy, no całe ogromne, całe koszty są o wiele niższe, no bo do Bahrajnu to raczej trzeba lecieć samolotem, a koszty cargo są absolutnie, absolutnie przepotworne, szczególnie jeśli chodzi o koszty wysłania silników. Tak więc po prostu się to o wiele bardziej opłaca, a tam, ja wiem, że jak to często powtarzam, bo to jest zabawne, że jak rozmawiamy o Formule 1, to jesteśmy wszyscy milionerami i mówimy, o co im szkodzi, tutaj milion, tutaj dwa, tutaj... To są miliony, do cholery jasnej. Nawet jak masz budżet 300 milionów dolarów, to ty wiesz, co to jest milion dolarów, to ciągle jest to cholery pieniędzy i oni to naprawdę świetnie liczą, naprawdę, wierzcie mi. Ludzie, którzy dorobili się dobrych pieniędzy, sami liczą o wiele lepiej drobne niż osoby, które tych milionów nie mają. To wam gwarantuję, to jest wiedza... No to jest naprawdę uniwersalna wiedza. To ci ludzie naprawdę doskonale potrafią liczyć co do centa, więc nie musimy sobie, że o, to co im szkodzi tutaj dodać dodatkowe 2 miliony. To są bardzo duże pieniądze ciągle. Nawet jeżeli masz do dyspozycji 200. 2 miliony to jest bardzo dużo. Więc tak, musi być zimno, to jest pierwszy. I tak, pierwszego, ciekawe, pierwszego dnia najszybszy był Ricardo. Jak Gary Anderson robił w Autosporcie swoje podsumowanie, to robił tam jakieś korelacje tempa na miękkiej gumie i uznał, że najszybszy był Red Bull, drugi był Mercedes, trzeci był Ferrari, a czwarte było Renault. Natomiast no, pierwszego dnia Ricardo, kiedy było zimno, wtorek najszybszy był Vettel, w środę McLaren, bo dlatego, że Alonso jako jedyny przejął kółko premierowe, no ale tam powiedzmy, McLaren miał sobie duże problemy techniczne, duże, no średnie problemy techniczne, ale też się znalazł w tej liście. No i w czwartek, dzień najbardziej miarodajny, Lewis Hamilton i to było naprawdę takie bardzo, bardzo ładne. To były bardzo ładne przejazdy. Lewis spóźnił się na konferencję prasową o 33 minuty równo, co tam nawet nie chodzi o to, że tam dziennikarze, cała sala nie może poczekać, aczkolwiek nie może, bo to jest późno i my pracujemy na deadline'y, i... ale okej, okay. Jest jeszcze tak, że są inne wywiady i inne spotkania, inne rzeczy do załatwienia, więc ja nie mówię, że to jest wina Lewisa, tam pewnie były jakieś tam dyskusje z inżynierami i tak dalej, natomiast generalnie nie jest to fajne traktowanie ogólnie naszej dziennikarskiej braci w tym momencie. Ja wiem, że oni mają swoje priorytety i są, jest tym ścigani, natomiast no być może jak koegzystujemy, no to fajnie było uszanować to, że jest godzina 18, to było na 18.20, także jak przyjdzie 18.50 i niektórzy piszą do gazet, mają deadline'y i są tak często mają pomówione inne rozmowy, no to w tym momencie robi się z tego duży problem i stres, ale to pomnijmy, dlatego że z jednej strony Lewis pokazał całego siebie, czyli był taki tutaj, o ja to nie lubię testować, no ale dziś tutaj w ogóle nie mógł się doczekać jazdy, jak dostał pytanie Bottasa, czy nie boi się, nie boi, czy nie myśli, że teraz, kiedy Valtteri zna samochód lepiej, to, że będzie groźniejszy i że go pokonał w dwóch ostatnich wyścigach, on tak popatrzy, tak, nie, ma rację, nie ma jeszcze bywać, jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym kierowcą teraz w Formule 1, moim zdaniem nie najlepszym, ale na pewno jednym z najlepszych, tak więc, no tak, nie ma się czego bać, jest czterokrotnym mistrzem świata, natomiast super fajna wypowiedź Lewisa, która naprawdę mi zaimponowała, to jak dostał pytanie właśnie o to, jak się, czy woli starsze tory, czy nowsze, czy mu się dobrze jeździ po nowej nawierzchni, bo w Barcelonie nowa nawierzchnia, szybsza minimum o 2 sekundy, bardzo gładka, bardzo przyczepna. I Lewis powiedział, że to jest trochę jak z domem, że jak nowy dom to nowy dom, ale jak dom już trochę postoi, to zyskuje jakiegoś tam charakteru, historię i mówi tak samo i z torami wyścigowymi. I odniósł to też do asfaltu, że on mówił, że on lubi, kiedy asfalt jednak ma już swój wiek i ma jakieś tam swoje wady, jakieś na przykład wyboje, bo to oznacza, że kierowca szukając tego czasu, a znowu oni walczą tysięczne części sekundy, musi szukać tej prędkości, na przykład omijając jakieś wyboje, czy szukając innej linii, czy hamując trochę wcześniej, czy albo hamując trochę później. I fajne sformułowanie, a kiedy masz gładki asfalt, to po prostu masz sobie kilka zakrętów. Super wypowiedź naprawdę wytrawnego wyścigowca, wybitnego kierowcy wyścigowego i pasjonata tego sportu, która naprawdę taki szacunek dla Lewisa, bo to jest po prostu to, o to chodzi, nie? To jest ten koleś, który po prostu wie, jak się wyrywa tysięczne części sekundy i z czego się bierze fan z jazdy samochodem. I powiedział, że w Barcelonie no, było
brytyjskie media zrobiły, że on tutaj jedzie strasznie, że po Barcelonie, że to, bo oni tak robią, to brytyjskie media są charakterystyczne, że tutaj w ogóle on nie miał w celu skrytykowanie toru Barcelony, tylko powiedział, że mu się bardziej podobało, jak asfalt nie był taki gładki, że teraz było najłatwiej, przez 10 lat, przez jak jeździł Formułę 1 po Barcelonie, teraz się jeździ po niej najłatwiej, on by wolał, żeby było jednak trochę trudniej. I doskonale rozumiem, to nie jest kokieteria. No i prawda, i ma rację, bo jest wybitnym kierowcą. Tak to wygląda. Wnioski generalnie tak. No, niby Red Bull był najszybszy, ale moim zdaniem jednak to Mercedes. Najszybszy w tych symulacjach Andersona, tak? Kiedy on robi odpowiednie tam korelacje, nie bierze samych czy suchych czasów, tak? To jest facet, inżynier, tak? Były konstruktor bodu Formuły 1, więc ma o wiele więcej wiadomości, jak to może działać, plus więcej informacji takich nieformalnych, więc on wyliczył, że najszybszy był Red Bull, ale to nie znaczy, że on jest najszybszy. Natomiast generalnie to jednak największe wrażenie zrobił Mercedes. Vettel powiedział tak, że jego zdaniem faworytami do Wood Tools są Mercedesy. Nie wiem, czy to wynika z tego, że po prostu, że lepiej nie brać na siebie tej presji, nie mówić, o, my tutaj w tym roku im pokażemy, czy wynika z tego, że jednak po tych pierwszych przejazdach zobaczył, że tak, że jest całkiem spoko z tym Mercedesem. Ale to nam się jeszcze będzie wyjaśniało. Renault jest zespołem, który ewidentnie zrobił duże postępy. I też Toto Wolff mówił, że prawdopodobnie największy ze wszystkich. Trzymajmy kciuki, naprawdę. Silne Renault w Formule 1 na pewno się przyda. McLaren, sporo przygód, tak ten bolt, jakiś tam śruba, mocowanie za 2 funty spowodowało konieczność przeprojektowania tylnej części samochodu i to nie były jedyne problemy, tak odpadło koło, ponoć niedokręcone, chociaż z nakrętką, różne tam były teorie. Te czasami ciężko tak zgadnąć, która jest taka najprawdziwsza, a czasami żadna nie jest, wyjaśnienie jest inne, ale to nie będziemy wnikać, tak więc no, oczywiście Fernando uśmiechnięty w ogóle, wszystko jest super i rewelacyjnie i tak dalej, natomiast no... To dopiero testy, ale na razie McLaren nie zrobił jakiegoś tam mega tutaj pokazu, że my z tym nowym silnikiem no to wszystkich rozwalimy. Tym bardziej, że najwięcej okrążeń przejechał Gasly w Toro Rosso Hondzie, po torze. I chyba Toro Rosso przejechało generalnie całe najwięcej kółek w tych testach. Ogromny postęp Hondy. Przede wszystkim jeśli chodzi o wytrzymałość i jeśli chodzi o tempo. I teraz, no, jeśli ktoś się spyta, skąd to się wzięło, no słuchajcie, wzięło się na pewno z tego, że ile razy można dawać tak ciała. No, po tylu latach naprawdę oni mają prawo zrobić w końcu porządny silnik. To jest wyśmienita firma ostatecznie. Oni nie mieli problemu z tym, że nie potrafią zrobić dobrego silnika. Oni mieli problemy, moim zdaniem, operacyjne. Jakieś takie we współpracy z McLarenem, z kulturą pracy, tego typu rzeczy. I kiedy to się już rozwiązało, no to tam Honda sugerowała, że z Toro Rosso jest bardzo fajne to, że oni mogą, że Toro Rosso jest otwarte na ich uwagi i że nie jest tak, że oni muszą tylko Honda zrobić silnik tak, jak im McLaren mówi, że ma być to tak, bo my to chcemy tak opakować i zróbcie ten silnik, tylko że Toro Rosso było otwarte na sugestie Hondy, żeby jednak tutaj, żeby się dostosować samemu z nadwoziem. I być może to się też z tego wzięło, że po prostu z lepszej współpracy. No i oczywiście z tego, że Honda jest od tych kilku lat zdaniem osób wtajemniczonych nie tak daleko jest i do Renault. Niektórzy nawet twierdzili, że jest na poziomie, z Toro Rosso, że jest na poziomie, na którym był Renault było w zeszłym roku w Abu Zabi, a to już jest naprawdę bardzo dobry początek. Co w przyszłym tygodniu? Kolejne testy, tym bardziej, miejmy nadzieję, bardziej udane. Miejmy nadzieję, że też powtórka z programu Williamsa, bo to będzie oznaczało dla Roberta te dwie połówki dnia. Za to trzymajmy kciuki, to jest dla nas bardzo ważne. A zespoły już będą się koncentrowały właśnie na tych detalach, na takim no, poszukiwaniu ustawień i prędkości, no, z takich system checks i ogólnych przejazdów będą przychodziły no, już na szykowanie prędkości i być może nawet szykowaniu update'ów na Grand Prix Australii. Z innych ciekawych tematów, politycznie. Renault przyznaje, że mogą wziąć strategicznie czwarty silnik w sezonie. Co za niespodzianka! Czy ja to nie pisałem już tak kilka miechów temu, że to jest do zrobienia, tak? Że niektóre zespoły mogą z góry założyć, że po co brać trzy silniki, jak można wziąć sobie tylko karę i raz i potem mieć czwarty silnik. To jest kurde. Zamiast trzech, czterech to macie... do zyskania jest bardzo dużo osiągów. Spytałem Erika Bulliera o to, czy co oni o tym sądzą i czy McLaren to zrobi. No to Erik politycznie się powiedział, że będą szukali w każdym aspekcie tego czasu i że oni jeszcze nie wiedzą, czy będą mieli lepsze osiągi, ale zrobią wszystko, żeby je mieć i że faktycznie też rozważają, żeby wziąć ten czwarty silnik, że jest to na wokandzie. I moim zdaniem oni wezmą ten czwarty silnik i jestem przekonany, że, może nie przekonany, ale wydaje mi się, że każdy, kogo będzie na to stać, ten czwarty silnik weźmie. A skoro mowa, kogo będzie na to stać, spytałem o to samo Lensa Strolla, tylko trochę inaczej, no bo nie spytam go o Sway'a, czy nie uważa, że tata ci może kupić czwarty silnik do Williamsa.
bo miał stanie stać na 4. Tylko spytałem go o to, czy on uważa, że to jest też do rozważenia. No to powiedział, no to decyzja Williamsa i tak dalej. Może się mylę, ale moim zdaniem oni już mają zamówiony ten czwarty silnik. To mój strzał, nie? Bo to jest tylko to robi logikę. A Sirotki niekoniecznie, więc to może być jedna z tych rzeczy, jeden z tych czynników, którzy dadzą mu przewagę nad Sirotkinem, dajmy na to, której będzie pewnie potrzebował, bo moim zdaniem Sirotkin ma większy potencjał. No ale to już inna sprawa, więc ten czwarty silnik mu bardzo pomoże. Ciekawe, że Horner nie wierzy, podobnie jak Helmut Marko nie wierzy, że Red Bull może walczyć o Mistrzostwo Świata w tym sezonie. Raczej będą liczyli na zwycięstwa poszczególne i tam podgryzanie czołówki. I mówi, Mercedes odgrażał się, że będą mieli 1000 koni, musimy wykonać świetną robotę przy nadwoziu w takim razie, tak? No bo Renault im tego 1000 koni nie dostarczy, tym bardziej, że to po tych wszystkich tam zapowiedziach i tak dalej, przed testami Cyril Abiteboul powiedział, że nam to jednak w pierwszym wyścigu, w tym pierwszym spadku silnika to nie będzie chodziło o prędkość, tylko że niezawodność żeby była, ale żeby osiągnąć to jeszcze, że to druga i trzecia generacja, czyli te drugi, trzeci silnik w sezonie i pewnie czwarty, że to one będą miały więcej mocy, więc to nie jest taki, nie jest to coś, co klienci Renault chcą usłyszeć, także wiecie, jednak większej mocy na razie nie będziemy dawać w tej pierwszej części sezonu. Nie na to liczysz, ale trzymamy kciuki, że nadal, że będą to poprawione osiągi. Naprawdę potrzebujemy silnego Renault, bo to jest inna firma, która nie boi się dawać swoich silników innym. Ma jaja tam, gdzie nie mają ich Mercedes i Ferrari. I za to im trzeba dziękować. I być wdzięcznym, że chociaż jedna normalna firma, która po prostu rozumie sytuację i daje sprzęt innym zespołom. Szkoda, że nie jest to sprzęt z tej najwyższej półki, ale trzymajmy kciuki z całych sił, żeby się jak najszybciej zbliżyli. Absolutnie, żeby zaczęli podgryzać Mercedesa i Ferrari, to tylko posłuży Formule 1 i posłuży nam wszystkim dzięki temu. Wolf wypowiadał się o tych hand grenades Berniego Ecclestona znowu, nie wiem, stosuje tę wypowiedź. W kontekście tego, że Ferrari może odejść z Formuły 1, natomiast to, co jest najważniejsze, on popiera oczywiście, to wiadomo, absolutnie Ferrari, że większość rzeczy, które mówi Sergio Marchionne, tak, dla nas mają całkowity sens, mówi Wolf. Jesteśmy krytycznie nastawieni co do pewnych rzeczy proponowanych na sezon 2021. Zgadnijcie, jakie to mogą być rzeczy. Moim zdaniem są to nowe silniki. Nowe silniki, które sprawią, że być może wyrówna się stawka i być może dojdzie nowy producent. To o to chodzi, tak? A nie o to, że będą droższe, bo przecież Mercedes znowu, wydatki na silniki tylko rosną i Mercedes znowu zbudował nowy silnik, mimo tego, że nie musiał. Więc takie gadanie, że to nowe silniki, to one zwiększą wydatki, bo trzeba je zaprojektować od nowa, to jest pic na wodę, to montaż, tak czy inaczej te pieniądze są i one będą przeznaczone na silniki. Więc to nie jest to. I teraz dalsze tłumaczenie polityczne Toto Wolffa. Dużo zainwestowaliśmy w ten globalny sport, tak? Myśmy tu wydali dużo kasy, jesteśmy dużym koncernem i zainwestowaliśmy w niego. Cokolwiek słusznie, tylko czy to służy Formule 1 temu sportowi? Moim zdaniem nie do końca. Sportowi nie. Biznesowi tak, absolutnie. I polityce sportowi nie do końca. I czujemy się odpowiedzialni i się martwimy. Martwimy się tak, że będzie równo, może być równo Formule 1. Znaczy, to nie on powiedział, to ja tak. Dopiero sobie. Jak dotąd nie jest tak, że wszyscy tak mamy wspólną wizję. Ale tu chodzi o to, żeby zrobić to, co jest najlepsze dla Formuły 1. Czyli my chcemy, żeby te silniki zostały takie same dla dobra Formuły 1. I potem tylko my będziemy mieć swoje i Ferrari będzie mieć swoje. Ewentualnie Renault dociągnie, a cała reszta, tak, my we trójkę się będziemy ścigać, a cała reszta niech spada nam na bambus. Znaczy się liczy, możemy mieć na Honda. Bo to do tego zmierza. Absolutnie, absolutnie nie dacie sobie wmówić, że to chodzi o dobro Formuły 1. Tylko chodzi o dobro tylko bardzo wąskiego grona zespołów. Naprawdę to w niczym nie służy Formule 1, że Mercedes jest, że większość ludzi włącznie ze mną twierdzi, że w tym roku Mercedes zdobędzie dwa tytuły znowu. I że tak będzie przynajmniej do 2020 roku. To w niczym nie służy Formule 1. W niczym absolutnie. Nie. Horner fajnie to skomentował, że czasami mi się wydaje, że Mercedes i Ferrari to jest jedność, tak? Że oni po prostu stanowią jeden silny front, co przy ich wpływach ogromnych i przy prawie weta, jakie ma Ferrari, no daje im po prostu władzę nad Formułą 1 w tym układzie, ale Liberty, miejmy nadzieję, się z tym upora. Horner powiedział, że czasami jest to trudno odróżnić Ferrari od Mercedesa, który jest który. Tak, i na koniec tak, Formuła 1 ma być w streamie, także w Polsce dostępna. Dość ciekawe tam, zdaje się, że oczekują 5 milionów widzów. Trzymam za to kciuki, bardzo fajnie, bo tam mają być dostępne na przykład onboardy kierowców, których chcecie. To powinno być od dawna Formuła 1 i jeszcze dawniej WRC w ogóle dostępne.
WRC ciężej, tak? Bo WRC się nie porusza po jednym torze. Natomiast to musi iść w tym kierunku, że ja muszę mieć możliwość wejścia i oglądania onboardu mojego kierowcy, na przykład jak mam ochotę. Po prostu. No i też być może dzięki temu, że to będzie jakoś bardziej skupione, będzie też bardziej profesjonalnie obrabiane, chociaż nie wiem, czy akurat w naszym języku, bo na razie mają być tylko cztery. Ale że będzie jakoś tak ogarniane bardziej centralnie, jest jakaś szansa, że będzie lepiej więcej wywiadów i nie wiem, bardziej ekskluzywne. No i generalnie, że będzie to lepiej wyglądało. No ja w każdym razie ja w to wchodzę. I ostatnie, Pirelli potwierdziło daty testów. Williams z Red Bullem będą jeździli 10 i 11 lipca na Silverstone w Wielkiej Brytanii. Całkiem spoko, to mi się wydaje, szczególnie pod kątem obciążeń opon przy wysokich prędkościach i pod kątem współpracy z aerodynamiką. Dla Williamsa bardzo dobre miejsce, dlatego że Williams ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i tak daleko od Silverstone, więc będzie taniej po prostu i tyle. Byle nie padało. Zostaje kwestia ciekawym, kto będzie te opony testował. Nie wiem tego. Ale mam silne podejrzenie, że obstawię jednego z kierowców i jeżeli mają rozsądek, a chyba aż tyle, na tyle to mają, i jeżeli Pirelli będzie miał coś do powiedzenia, to jedną z osób, które te opony przetestują, będzie Robert Kubica, kierowca rozwojowy na razie i rezerwowy Williamsa. Dzięki wielkie za naszego rekordowego znów długości mega 46 minut, ale to jest wasza wina, wy mi każecie mówić coraz więcej, więc po prostu proszę bardzo, chciało się rewerek, trzeba podobać. Dzięki wielkie i zapraszam na kolejnego vloga.